Stonoga. Proszę Państwa, ja pozwólcie Państwu, że opowiem to przez analogię, bo ja piszę o tym troszkę w książce, ale opowiem Państwu pewną historię autentyczną, jest, o której też piszę w tej książce. Jest rok 2004. Na rynku dziennikarskim pojawia się dwóch super informatorów. Jeden jest wiceprezesem polskiego dużego koncernu, drugi jest właścicielem komisji samochodowych w Polsku i w Warszawie. I ci dwaj ludzie, a do których po chwili dołącza trzeci człowiek, były minister w rządzie SLD, ci trzej ludzie dostarczają odpowiedzi na każde pytanie. Jeżeli się im poda nazwisko, to oni dzień później przenoszą pełne dosie człowieka, można powiedzieć, do przedszkola. Jeżeli się poprosi jakiś fakt, to oni ten fakt nie tylko objaśniają, ale też dostarczają zdjęcia, dokumenty, po prostu encyklopedia wiedzy na każdy temat. My byliśmy w szoku, bo oczywiście weryfikowaliśmy ich, to, co oni nam dostarczali i wszystko było prawdą. Nie skłamali ani razu. Dostarczali te informacje piątce dziennikarzy. Mnie, Leszkowi Misiakowi, Witkowi Gadowskiemu, Przemkowi Wojciechowskiemu i takiemu newsowemu reporterowi Radia Z, Mariuszowi Gierszewskiemu. Tej naszej piątce, kilku od czasu do czasu, ale naszej piątce systematycznie. Myśmy się zastanawiali, skąd ta wiedza, skąd ci ludzie to mają. No ale nie zdobyliśmy informacji na ten temat, natomiast zdobyliśmy informację, że to, co nam dają, to jest absolutnie strzał w dziesiątkę, jeden za drugim. To właśnie od tych ludzi dostałem materiały, zdjęcia, na których Aleksandra Jolanta Kwaśniewska, żona Aleksandra Kwaśniewskiego, była na wspólnym zdjęciu z panami Kuną i Żaglem, takimi trefnymi biznesmenami, z Edwardem Mazurem, wtedy, kiedy był poszukiwany listem gończym za był podejrzany o udział w zabójstwie generała Marka Papały i z panem Małgadowem, rosyjskim szpiegiem. Ta piątka w hotelu Holiday Inn na takim frywolnym zdjęciu, gdzie robią sobie takie psikusy, uśmiechają, obściskują. Nie jest tak sztywne zdjęcie, gdzie jak do akademii, tylko widać, że oni się świetnie znają. Myśmy to zdjęcie zamieścili w dzienniku Życie. Była z tego gigantyczna afera. Mówiły o tym wszystkie media, że żona urzędującego prezydenta, wyraźnie ze zdjęcia wynikało, ma takie świetne relacje z takimi ludźmi. I myśmy te zdjęcia dostali, ja dostałem te zdjęcia właśnie od tych ludzi, o których Państwu mówię. Oni nam dawali materiały bijące w SLD i w Platformę Obywatelską. I wszystko, co nam dawali, było prawdą. I nagle ci ludzie znikają. Jednego dnia, tak jak ktoś wyjął wtyczkę z kontaktu, nie ma ich. Po prostu znikają. Zapadają się pod ziemię. Szukamy ich, dzwonimy, mailujemy, próbujemy złapać jakiś kontakt. Myślimy, że może coś im się stało. Okazuje się po kilku tygodniach, że nie. Mają się dobrze, ale po prostu zniknęli z tego rynku, nie chcą mieć z nikim kontaktu. Próbowaliśmy zweryfikować, o co chodzi, nie udało nam się. Mija kilka miesięcy i nagle się dowiadujemy, że jeden z tych ludzi, nasz główny informator, ten wiceszef koncernu, tego wielkiego koncernu, zresztą ten nasz informator złożył świetne zeznania w komisji do spraw PKN Orlen. Co więcej, ta trójka informowała nie tylko nas, ale też informowała polityków PiS. Między innymi to od nich pan świętej pamięci Wasserman miał doskonałe informacje, które wykorzystywał pracując w komisji do spraw PKN Orlen. I nagle się dowiadujemy po kilku miesiącach, że ten najważniejszy informator z tej trójki chrzci dziecko w kościele pod Warszawą. Ochrzcił dziecko w kościele pod Warszawą. A krzestnym na tym chrzcie był, proszę Państwa, nie kto inny, tylko generał Marek Dukaczewski. Szef WSI. Innymi słowy, myśmy zrozumieli, że wszystko, co otrzymywaliśmy, otrzymywaliśmy od generała Marka Dukaczewskiego za pośrednictwem tych ludzi. To on był tą skarbnicą wiedzy, to on nam dostarczał te wszystkie informacje. Byliśmy w szoku, bo nie mogliśmy zrozumieć, po co ci ludzie dostarczali nam informacje, które biły w środowisku, które im sprzyja. SLD, Platforma, przecież te informacje biły w ich środowisko. Proszę Państwa, nigdy nie zdobyliśmy odpowiedzi na te pytania, ale po wielu rozmowach doszliśmy do jednej możliwej konkluzji. Oni budowali jakiś długofalowy plan, budowali swoją wiarygodność, chcieli mieć wiarygodność i u dziennikarzy, i u polityków prawicowych po to, żeby przedsięwziąć jakiś plan, jakieś działanie, do którego ostatecznie nie doszli, bo przerwali tą operację z jakichś przyczyn, których nie znamy. Po prostu nie dokończyli tej operacji. Ale dla mnie szokiem było co innego. Oni nam te materiały, te informacje dostarczali półtora roku. Półtora roku karmili nas prawdziwymi informacjami, budowali swoją wiarygodność u nas i u polityków PiS po to, by w którymś momencie wykorzystać to dla siebie i dla środowiska WSI. Dla mnie szokiem było to, że potrafią to robić tak spokojnie, tak systemowo, na tak długi okres czasu,
posługując się wyłącznie prawdziwymi informacjami. Ja wtedy pomyślałem, że no to jest inna liga, że ja tak naprawdę gram w jakiejś trzeciej lidze czy w okręgówce, a oni grają w ekstraklasie. Że ja nie dorastam do poziomu tych ludzi, powinienem wrócić do przedszkola i zająć się pracą z dziećmi, bo jestem ogrywany na każdym kroku. Podobne refleksje mieli moi koledzy dziennikarze. Mówię o tym Państwu w kontekście pana Stonogi, bo jak ja słyszałem informacje od różnych ludzi, że Stonoga ujawnia to, czy ujawnia tamto, to ja się mogłem tylko uśmiechnąć. Stonoga może ujawnić tysiąc rzeczy, a ja wiem o tym i piszę o tym w książce. Z kim się spotykał w kontekście Andrzeja Lepera, z jakimi ludźmi i w jaki sposób szantażował Andrzeja Lepera. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat w tej książce. Ja oczywiście nie chcę dotknąć nikogo, bo wiem, że są tu osoby, które mogą popierać pana Stonogę. On na pewno zrobił wiele dobrego, gdy ujmował się za wieloma ludźmi, ale proszę Państwa, ja nie wierzę w czystość jego intencji. Gdy przeczytałem, dowiedziałem się o pewnych faktach dotyczących Andrzeja Lepera, jak WSI próbowało zadzierżnąć pętlę wokół jego szyi i nagle w tym kontekście pojawia się pan Zbigniew Stonoga. Resztę przeczytacie Państwo w tej książce. A ta historia, którą Państwu powiedziałem, to jest historia, którą chciałbym, żebyście Państwo potraktowali jako pewnego rodzaju analogię. Dziwna rzecz. Wiecie Państwo, takich akcji, jakie miałem po tym, jak powiedziałem dwa zdania o panu Stonodze, to nie miałem nigdy, nawet jak zacierałem, no nie wiem z jakimi mafiami, czy w WSI. Powiedziałem chyba w Zielonej Górze i w Nowym Targu, że ja się dystansuję do pana Stonogi. Jak ktoś chce iść z panem Stonogą, jest mu po drodze, no to każdy jest wolny, tak? Każdy robi co chce. Mnie nie jest po drodze, ja nie chcę iść z panem Stonogą. I tam dodałem jeszcze parę zdań. I wiecie Państwo, miałem nagle takie hakerskie, jak to mówi młodzież, jazdy na wszystkich swoich stronach, fanpage'ach, Facebookach, jakich nie miałem nigdy w życiu. Setki, a może nawet tysiące zdjęć pornograficznych. Kopiowanie moich stron, które wyglądały identycznie jak moje strony, nie różniły się kompletnie niczym. Tylko może tam jakąś minimalnie zmodyfikowaną nazwą, przecinkiem albo czymś takim. Publikowanie moich zdjęć z moimi opisami, gdzie na przykład są jakieś pornograficzne zdjęcia i z informacją, że ja to polecam wszystkim, tak? I że ja to rozsyłam. Podmieniano mi strony, atakowano mnie na wiele sposobów. Zamieściłem wreszcie na wszystkich swoich stronach informacje, że ktoś tu się nieźle bawi i żebyście Państwo bardzo uważnie patrzyli, czy to są na pewno moje strony, czy nie moje strony. Ja nie mam oczywiście i pewnie nigdy nie będę miał twardych dowodów, że to robił pan Stonoga albo ktoś w jego imieniu. Natomiast korelacja czasowa była dokładnie taka, jak Państwu opowiedziałem. Nigdy w życiu nie miałem czegoś takiego na taką skalę. A i zresztą w tych samych filmach ja mówię, że ja bardzo szanuję pana Stonogę, że go popieram, że to jest wspaniały człowiek, szlachetny i tak dalej, i tak dalej. No mnóstwo tego typu rzeczy. Taka zabawa trwała kilka miesięcy czasu. Ja myślę tak, że to, co miałem powiedzieć o panu Stonodze, to napisałem w tej książce. Ale jeżeli ktoś chce, to też Państwu muszę powiedzieć, bo może u Państwa zrodzi się pytanie. Ja bardzo lubię, cenię, szanuję mojego kolegę Grześka Brauna. A on do mnie dzwoni w wakacje, pyta, czy byśmy się spotkali. Ja mówię, nie mogę, Grzesiu, piszę książkę. Wiesz co, to ja do Ciebie wyjadę. Spotykamy się pół drogi między Warszawą i Białą Podlaską. On mnie pyta o Stonogę. Ja mówię mu parę rzeczy, troszkę więcej niż Państwu, bo są pewne rzeczy, o których wiem, ale o których nie mogę mówić publicznie. I mówię, ja się dystansuję, ale ty zrób jak chcesz. On mówi, wiesz, ja chyba pójdę ze Stonogą, bo kopią mnie z prawa, kopią mnie z lewa, jestem sam, osamotniony, a Stonoga mi proponuje sojusz. Ja sam nic nie zrobię, a ze Stonogą możemy coś zadziałać. Ja mówię, niech cię, Grzesiu, ręka boska broni, ale generalnie rób sobie co chcesz, tak? Jesteś panem swojego losu. On mówi, ale to mógłby potwierdzić twoje słowa. Ja mu podaję nazwiska kilku dziennikarzy. Witka Radowskiego, Przemka Wojciechowskiego, Doroty Kani, która swoje też ma z panem Stonogą przejścia. Wykonujemy telefon. Grzegorz chciał podjechać do Przemka, ale Przemek nie bardzo mógł, przez telefon mu tłumaczy. Trzymaj się od niego z daleka. Grzesiu, no i tam go Przemek daje mu mnóstwo informacji. Dwa dni później Grzegorz nagrywa film, na którym jest z panem Stonogą, stoją obok siebie. Pan Stonoga mówi, ja mam niewyparzony język, przeklinam, ale może się nauczę kultury od pana Grzegorza, a i pana Grzegorza może czegoś nauczę, może pójdziemy dalej razem. Ja byłem w szoku, jak to zobaczyłem, no ale cóż, Grzesiek zrobił co chciał. Minęło kilka dni, 6 sierpnia
spotykamy się na pierwszym dniu na inauguracji prezydenta Andrzeja Dudy. Wieczorem rozmawiamy, pytam Grzegorz, no jak, po co ci to było? On mówi, wiesz co, to już przeszłość. Ja zrobiłem, sprawdzam kilka dni po tym, jak nagraliśmy ten film i ja już dzisiaj wiem, że to był wielki błąd. Ja nie chcę mieć z panem Stonogą nic wspólnego. Ja z nim wziąłem rozbrat. Ja mówię, no tak, wziąłeś rozbrat, ale film został. I on będzie żył swoim życiem. On mówi, tego już nie cofnę, ale chcę, żebyś wiedział, że moja przygoda z panem Stonogą trwała bardzo krótko, bo zacząłem go weryfikować i sprawdzać, jak w pokerze. I za każdym razem wychodziło mi, że coś tu nie wiem. Więc to, co państwo może widzicie gdzieś tam w internecie, to Grzegorza i pana Stonogę razem, to jest już przeszłość. Dziękuję.